Zamknął ci przed twarzą? Chyba nie chcą cię wpuścić, Marek. Ale czemu tak? Nie wiem, teraz może ci otworzy. O, widzisz? A jeśli kiedykolwiek będzie zimno ci, zrobię z hajsu to ognisko i ogrzeję ciebie nim, wiesz. Te szare bloki nauczyły nas tu żyć. Kiedyś nie mieliśmy nic, teraz zrobiliśmy kwiś. Nagrywa Marku. Tak. Siema, jestem Marek i chciałbym we wstępie powiedzieć, że ten pomysł narodził się już... Ten debil znowu pali. Ale w każdym razie ten pomysł narodził się już jakoś pół roku temu. Zwlekałem z tym na właśnie odpowiedni moment, który nastał dzisiaj. Dzisiaj zrobimy sobie urbex autobusu miejskiego. Jeżeli starczy nam czasu, to zrobimy również... Chcesz jakieś pieniądze za te efekty? Za dymiarkę? Nie. Czy za darmo robisz? Za darmo. Super, świetnie. Także mamy dymiarkę za darmo. Dzisiaj zrobimy sobie urbex autobusu miejskiego i jeżeli starczy nam czasu, to zrobimy jeszcze urbex tramwaju, a być może jeszcze urbex pociągu. Także z tymi pięknymi efektami dymiarki zapraszam do oglądania. A wcześniej jeszcze do sklepu pójdziemy po specjalny kombinezon ochronny. Jaki kombinezon? Ja się boję autobusów. Cały czas. Mimo, że w wielu rzeczach się przełamałem, to autobusów nadal się boję. No dobra. O zakresie się boję. Lubię tego Jaguara, ci powiem. Lubisz Jaguara? Lubię Jaguara. Fajnie jest. To fajnie. Bardzo się cieszę, ty? Że podoba ci się mój samochód. Słucham cię, kamerzysta. A jaki autobus chcesz? O, jaki ja bym autobus sobie życzył. No tak, więc skórzane siedzenia, wygodne, duża kanapa z tyłu, czujniki parkowania, czujnik deszczu, czujnik martwego pola, 1000 koni mechanicznych, silnik 6.3 AMG z Mercedesa, masaż w siedzeniach, wspomaganie kierownicy. To jest zwykły autobus miejski. Komputer pokładowy. Dobra, to jest zwykły autobus. Telewizor. No i co jeszcze? Na szampana jeszcze takie. Jeszcze drinki do tego. Na szampana takie wysuwane. I frytki z McDonalda? Nie, z McDonalda nie. Frytki mogą być jak najbardziej z jakiejś restauracji, ale na szampana, na Don Perignon, żeby się wysuwało. Żeby z laseczką sobie wypić. W autobusie. No? Zawierzesz mnie do takiego autobusu? No nie, chciałeś do zwykłego autobusu miejskiego. Teraz zmieniasz zdanie i nagle ci się odwidziało. Wiesz, żeby takie autobusy w ogóle istniały na tym świecie. No istnieją na pewno. Autobus miejski. Mówimy o autobusie miejskim. Myślisz, że są... Nie, nie mówię kurde o autobusie miejskim. To jakbyś sobie taki zrobił, no to na pewno by taki był. No tak, ale rozmawiamy dzisiaj o autobusie miejskim. A wątpię, żeby... Co się stało? Nie wiem, kurczę. Ci ludzie się gapią, każdy się na nas gapi. Bo masz worek. Dobra, ale wątpię, żeby w autobusie miejskim było miejsce na szampana i masaż w siedzeniu. No dobra, a gdzie w ogóle mam jechać? No nie wiem, człowieku, ty jeździsz autobusami. Ja nie jeżdżę, ty wiesz lepiej. Już zapomniałem, gdzie są, wiesz? Dawno nie jechałem autobusem. No dobra, no jedź, spytaj się kogoś, nie wiem. Tej pani się spytaj. Ale ona chyba nie chce rozmawiać. Nie no, patrzy się. No ale nie chce chyba rozmawiać. No nie wiem, no to wpisz w nawigację. Boże. Dobra, piszę w nawigacji. Marek, jesteśmy na miejscu. Co jest z tobą? Czemu ci się ręce trzęsą? Na miejscu jesteśmy. Na miejscu? No tak, no idziemy do autobusu, no chodź, przejdziemy się. Ja się tak źle czuję dzisiaj. To wiesz znaczy? Co, no, brzuch mnie zaczął boleć. W ogóle nie, jak miałem połamaną nogę ostatnio, no to jeszcze mi się ten... Dobra, weź przestań gadać jakieś głupoty, chodź do tego autobusu. Człowieku, to jest poważny problem. Ta, oszukujesz, kurczę, żeby nie iść do tego autobusu, idziemy stąd. Ale ja nie chcę, bo mnie boli wszystko. Widać, że symulujesz, człowieku, ale nawet nogę nie umiesz udawać. Ale miesiąc temu sobie złamałem i nadal. Tak, kiedy złamałeś nogę? W sensie ten, miałem złamany, tylko nie mówiłem ci o tym. Tak? I co, miałeś takich dobrych lekarzy, że ci wyliczyli w dwa dni? Mhm. Skąd ci idziemy do tego autobusu? Muszę. No musisz. Mam nadzieję, że co to pomożesz jest? Mi. Kochane kombinezony. W ogóle czemu kupiłeś strój za 8 zeta? Bo nie było żadnych droższych. Jak chcecie iść do autobusu, to takie coś 8 zł w sklepie budowlanym. Na dziale z... Za 8 zł, Marek, a nie wstyd ci? Takiego lorda... Przecież to jest shit! Gościu! No gdzie shit. Ten strój do malowania kupisz drożej? No nie wiem. Powaliło cię? No przecież to jest normalna cena, no to o co ci w ogóle to bierzesz? No chyba to mnie jakoś uchroni przed zarazkami. No nie, moim zdaniem to jest tylko pajacerka. Nie, to nie jest pajacerka. Ja wiem lepiej, tak? No nie, no pajacujesz w tym momencie. Ty pajacujesz. Weź się nie odzywaj do mnie. Pajacerka jak ja p***olę, mówię ci Marek. Jaka pajacerka? No nie widzisz, że to jest materiał, który chroni przed drobnoustrojami? Przed drobnoustrojami? Tak, raczej bo tam jest brud. Głupotą. Słuchaj, próbujesz być może się ode mnie, a mnie to denerwuje. Wyjdź i poczekaj na mnie na zewnątrz. Dobrze, Jezu Chryste, przebierz się jak tak księżniczka. Dziękuję. I co, skończyłeś? Ciężko się to zakłada gówno w samochodzie, tak. A nie chcę po prostu wychodzić na zewnątrz, bo... Bo?
A, nieważne, już nie będę z tą kłóć. Za blisko tutaj są autobusy po prostu. Dobra. Jezu, jak ty wyglądasz? O Jezu, patrz teraz, my na hajsownikach, to jest... Co? Ja... Przystojnie. Już widz, poczekajcie. Zrobię zbliżenie specjalnie, żeby mógł zrobić mamy. Jakie mamy? Na hajsownika swoim ryjem. No co ci chodzi? No nic, wyglądasz jak pajac. A zresztą tak jak codziennie. To ty masz worek na ryju, a nie ja. No ale ja przynajmniej ten worek jakoś wygląda. No a przynajmniej mój kombinezon jest czysty. Bo pierwszy dobry punchline, co? Ja mam zawsze dobre. Ja mówię prosto z serca, a nie, żeby kogoś pocisnąć. No idź, idź. No idę, spokojnie. No dawaj, nie ma czasu. Już. Ty się zabezpieczasz? Przed czym? No przed drobnoustrojami. Nie, po prostu założyłem worek, bo wszędzie ludzie łażą. Z każdej strony podchodzą, chcą mi zdjęcia zrobić. Ale no, ty kamerze spacer... Patrz, jak tamten się patrzy. Patrz, już z telefonu, patrz, wyciągnął. Zdjęcia ci robi. No patrz, no nie widzisz typa? No to patrz, zrób zbliżenie. Bez kitu, zdjęcia robi. I foteczka. I z każdej strony tak. I nie przejdziesz nawet kawałka, tylko nie podejdą, nie zapytają się, sorry, mogę z tą pogadać, coś. Tylko podejdą mi z ukrycia, ci trzasną znaczy, zdjęcie. Znaczy do mnie nie można podchodzić już, nie? Dobra, ale ty na pewno chcesz iść do tego autobusu. A dlaczego nie? No nie wiem, ja bym wolał się wycofać, bo ja się trochę boję. Czego? No kurde, no przecież nie znam. Gdzie mam okulary w ogóle? Co? Gdzie mam okulary w ogóle? Okulary? Nie wiem. Tu mam okulary. Dobra, no to... Jak już trzeba, to trzeba. I co, i chcesz wejść? Może do tramwaju najpierw? Do tramwaju? Chodź może do tramwaju najpierw. A będziesz mi nagrywał, czy jak? No będę cię nagrywać, tylko daj mi pad peta dopalić. I mam cię nagrywać jak palisz? Nie musisz. Po co to nagrywasz? No to masz już. No to czekaj, okulary nałożę. Jezu Chryste, w gorącej wodzie jesteś kąpany. No bo ja chcę mieć to jak najszybciej za sobą. Wiesz, jakie to jest dla mnie wyzwanie? Ciężko będzie. Ten tramwaj robimy. No wydaje się pusty, nie? Wygląda dosyć nieciekawie. Na pewno będą tam zarazki. Wiesz, że wyglądamy jak dwa debile w ogóle. Ja z no ty wyglądasz jak debil, ale do tego jesteś pewny? No to właśnie. Ej, co jest? Nie mogę wejść, drzwi się zamknęły. No to weź kliknij. Gdzie kliknąć? No tu. No że mają taką technologię tutaj. Ty jakie napisy? Gdzie masz napisy? No sztuka. Art. To jest sztuka. Sztuka, no. A nie jakaś mnelnia? Nie, no myślę, że sztuka. Uliczna ja sztuka. P***ole. Nie knij tak, Marek. Jesteś w miejscu publicznym. To jest miejsce publiczne? To chyba tak. A nie transport publiczny? Jeden syf. Syf jeden wielki. To może dofinansowanie jakieś dasz? Jakie to finansowanie? No na tramwaje. Zobacz, tu jest śmietnik nawet. Duży śmietnik, czy nie? Weź sprawdzić to siedzenie? To po co? Trzeba wszystko sprawdzić, czy nie jest obszczane. Dlaczego miałoby być? No nie wiem, tutaj różnie to bywa. Myślisz? No, mi kiedyś olejnik mówił, że z tyłu zawsze jest ten. Może być. Sprawdzisz? Weź dotknij ręką. Mam sprawdzić, czy nie jest obszczane? No. No dobra. Nie no, wydaje się suche. Nie jest? Dobra, zwiedzamy dalej, czy co? No to dawaj. Czy robimy sobie chwilę przerwę? Ej! Ja p***. Co? Przeje***. W sensie? Jedzie. Na co, ma stać? Śmiesz, trzymaj mnie. Chyba cię pogrzało, tak jak ja jestem, żeby cię trzymać. Ile jeszcze on będzie jechał, tak? Kiedy? Jeden przystanek. Kiedy się to skończy? No nie wiem, no jedziemy, no spokojnie. Ale trzęsie się. Ja przez przypadek się dotknęłem tutaj. I co, w związku z tym? Jak to wyłączyć? Da się to zahamować jakoś? Wejście? Żeby stąd wyjść jakoś. No tu masz bajkę czerwoną, ale nie dotykaj tego. Nie? Nie, no nie dotykaj, no pogrzało cię, może wypadek spowodować. Jak chcesz wyjść, no to już wysiadamy, już się zatrzymuje. Chcesz wysiadać, czy chcesz jechać dalej? Chcę wysiadać. Jezu. Weź otwórz. Masz. I co? O, ale ekstrem. Jaki ekstrem? O, gdzie my jesteśmy tak właściwie? No przystanek dalej. Ale spodziewałeś się tego, że on odjedzie? No raczej, no bo przecież przyjechał na ten. A wsiadamy do następnego? Ale to chcesz wracać, czy chcesz jechać dalej? No wrócić. No to nie w tą stronę, to musisz tam przejść. Ale co, to zwiedzamy na powrocie następny tramwaj, czy jak? Nie wiem, jak chcesz, to możesz iść z buta. Widziałeś, jaka tam była masakra? W sensie? No mnelnia jedna wielka, jeden wielki śmietnik. Jak jeszcze dali śmietnik w śmietniku. Rozumiesz to? Śmietnik w śmietniku? Co to znaczy? No, że wziąłeś ten śmietnik, tak? No ten mały śmietniczek, no. A cały tramwaj to jest śmietnik. Śmietnik w śmietniku. Nie przesadzasz trochę? Nieważne, teraz autobus, tak? No to chodź. To idziemy.
Ale nie po torach, Marek. No to jak ja mam dojść tam z powrotem? No musimy przejść na drugą stronę. No co, chcesz, żeby cię coś przejechało? No ale jak ja mam wiedzieć, gdzie to jest? No tam! No to mnie zaprowadź! A zdajesz sobie sprawę, że pojechaliśmy na gapę? W sensie? No w sensie, że nie mieliśmy biletu. Ty chcesz mi powiedzieć, że ich jeszcze kasują za to, że jeszcze w tym? No tak. Jo! O, teraz mi głowę rozwaliłeś. W sensie? Ludzie płacą za to. No tak. Serio? No tak. Czy se jaja robisz? No naprawdę. Ludzie płacą za to, żeby jeździć tramwajem? No tak. Zabrakło mi słów. Masakra. A to w drugą stronę bierzemy bilet, czy chcesz na gapę znowu jechać? Ja mam jeszcze dopłacać do biznesu. Proszę. No dobra, jak nas złapią, to 200 mandatu, nie? No przynajmniej tyle będzie fajnego. Dobra, może do takiego nowoczesnego. On jest nowoczesny twoim zdaniem? No nowoczesny. W sumie, można spróbować. Ale tutaj on ma drzwi zamknięte znowu, tak jak tamten. No bo chyba odjeżdża już, wiesz? Odjeżdża już? To co, wsiadamy czy nie? No nie wiem. No to decyduj, ja się nie znam. Co? Nie wiem. Się pani dziwnie spojrzała. To co robimy? Nie wiem, chodzimy czy nie? Decyduj. No to otwieraj drzwi. Jak mam otworzyć? No, pięknie. Widzisz, zjebałeś. Ja? Jak wszystko. No jak wszystko. Za każdym razem. Ale co ja? Już chciałem wchodzić. No dobra, zostały autobusy. Ten autobus? No nie wiem, który chcesz. Dobra, to idziemy do autobusu. Ale kurde, mogliśmy wejść do tego nowego tramwaju, to wszystko musiałeś spieprzyć. To wszystko jest twoja wina. No nie, no jaja se robisz ze mnie. No nie, ale jest następny, Marek, od razu. Zamknął ci przed twarzą? Chyba nie chcą cię wpuścić, Marek. Ale czemu tak? Nie wiem, teraz może ci otworzy. O, widzisz? Otworzył ci. Tutaj, zobacz, jeszcze większa menelnia. Śmieci, widzisz to? Ale weź sprawdź, czy siedzenia są obszczane. Tutaj czemu będą. Chcesz sprawdzać, czy ty masz jakiś fetysz na szczanie? No, kolejnik mi mówił, że tutaj z tyłu zawsze menele siedzą. Nie, ale dlaczego ja mam to dotykać? Siema. Też jeździcie autobusami? No, rzadko. Jeszcze raz. No, śmierdzi, nie? Masakra jakaś. Chcecie tutaj zwiedzać ze mną? Może. Weźcie, szukajcie jakieś śmieci. No, no ja tutaj już zauważyłem. Ale kurde, co za smród. Wow. To w tym musi jeździć. Nie róbcie tego. Samochód koniecznie. Kolejny. A wy zobacz, czy ten obszczany nie jest, bo tutaj zawsze szczają na te wszystkie. No pewne, bo tylko do tego się nadaje. Sprawdzisz kamerzysta? Ale dlaczego ja mam sprawdzać, czy jest obszczany? Obszczane będą. Ale brudne ręce będę mieć. Sam sobie to sprawdź, Marek. No dotknij, jak taki cwany jesteś. Co tutaj jest? Co? W sensie, że to tutaj po środku. Czemu to jest? W sensie? To są jakieś dwa sektory, czy co? Jakie sektory? No, bo tutaj jest coś innego, to nie ma siedzeń. Tu, zobacz, te paski. To jest łącznik, Marek. I do czego to służy? No, żeby łączyć autobus, żeby wiesz, żeby mógł się gibać na prawo i lewo. A, rzeczywiście, rzeczywiście. A to podgrzewanie mają? Zobacz, kolejne śmieci wszędzie. Jakie podgrzewanie? Podgrzewane siedzenia, czy co? No, podgrzewane siedzenia, tak jak chciałem. To mają podgrzewane działało, siedzenia? Żeby działało, to jest atrapa od gościu. To, czyli to nie jest podgrzewane? Żeby działało. Ale syf, Boże. Co robimy, Marek? Kiedy zaczęło się dusić, idziemy. I teraz do szpitala. Oby nie, oby nic się nie stało. Na razie. No, no. Cześć. To co, mamy już tramwaj i autobus za sobą? No tak, co to teraz? Pociąg. Co ty na to? Pociąg? Mówiłem na początku filmu, że jak starczy nam czasu, to zrobimy jeszcze pociąg. Dawaj do pociągu. Ja już się napaliłem, najarałem się na pociąg. Mimo, że tam przeżywałem najgorsze chwile w swoim życiu, to może w pociągu będzie lepiej. Bo pociągi są nowsze. Nowsze mówisz? No, to no dawaj. To zależy jaki pociąg, nie? Znajdź jakiś taki fajny, okej? Okay? Najlepszy. No dobra, jak chcesz. To dawaj. Ja muszę fajkę zapalić, wyłącz nagrywanie. Zapal, ale jestem z siebie dumny, bo ja nie sądziłem, że nagram ten film. Ale w sumie, jak się rozwiedzi... A co to jest w ogóle? Co? To. To? To są śmieci tak zwane. Ale co, śmieci na drzewie? No tak, ludzie wszędzie śmiecą, co w tym dziwnego? No ale no kurczę, no to jest zwykłe drzewo, no. No drzewo. No i to i na drzewie są śmieci? No cały świat to śmietnik, kamerzysta. Co ja chciałem powiedzieć, nie pamiętam, dobra, to pal. I to nie jest puta bajka. Pierwszy raz na majkach i to będzie już ten standard. Zobacz jak to bangla rozjebana będzie rapla. Kotek weź uważaj, no bo masz przed sobą diabła. Kochani, powiem, że to jesteś nienormalny.
ale chcę już zdjąć tej bestii maskę. Dla ciebie wygram wojnę, będę twoim Bonapartę. Dobra Marku, już prawie dojeżdżamy, jest zaraz dworzec, za 2 minuty będziemy. O nie, ile my tam jechaliśmy? Z 20 minut? Jakie 20? Ja nie chcę. 14 maksymalnie. No nie zmuszaj mnie, ja nie chcę. To proponowałeś to. Jak to proponowałem? No proponowałeś to. No ja nie chcę, no nie, męcz mnie proszę. Muszę. To ty proponowałeś. No to ty proponowałeś i teraz mnie wierzysz na dworzec specjalnie. Jesteś chory psychicznie. Ty jesteś chory psychicznie, nie wyzywaj mnie nawet. Co ty robisz? Jesteś normalny? Obrażasz mnie. Idę stąd. Aha. 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 What the fuck? No dobra. Nie chcę, to nie. Sakra, też sam zaproponował. Zresztą będzie nagrane, że sam proponował, żeby iść na dworzec. Dawaj do pociągu. Ja już się napaliłem. Najarałem się na pociąg. Coś wezmę sobie pewnie jakąś taksówkę. No dobra, w każdym razie zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Dziwny ten film, masakrycznie. Ten co? Obrażony idzie. Wielka panienka.